Wszyscy Państwo już się przenieśli z poczekalni. O, świetnie. Widzę, że tutaj już są po pierwsze pytania. Bardzo się cieszymy. Pierwsza rzecz, zaraz po włączeniu się do pokoju webinaryjnego, to jest proste kapytań do Państwa, do Was. Czy nas widać? Bardzo prosimy o informacje na czacie, czy nas widać. My pomachamy, ruszamy się. Tak, Adaś się też rusza w tle, jest tam. Świetnie. Czy nas słychać? Mnie na pewno, znaczy myślę, że mnie słychać, tak? Czy Adam, Test, możesz test, powiedzieć? test, test, test. Słychać mnie? Adaś. Tak, i słychać nawet Okej. też. Dobrze, super, fajnie. Ja też powiem dla tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy na webinarium, z czego będziemy korzystać? Będziemy dzisiaj korzystać z prezentacji, czyli z tego, co będzie się działo tutaj. Będziemy oglądać film na końcu. Będziemy korzystać z zewnętrznych różnych stron. Znaczy właściwie z jednej zewnętrznej strony, ale za chwilkę powiem, o co w niej chodzi. Jest bardzo prosta w użyciu. Będziemy korzystać z czatu. Tutaj w lewym dolnym rogu jest czat. Też przypominam, że tutaj można wszystkie rzeczy, pytania, różne kwestie techniczne też zgłaszać. I to chyba tyle. Więcej rewolucji tutaj się raczej nie będzie działo, takich technicznych. Gdyby Państwo mieli problemy z odbiorem, jeżeli chodzi o dźwięk albo obraz, albo cokolwiek byłoby nie tak, to prosimy po prostu w najgorszym wypadku wyjść z pokoju i wejść jeszcze raz. To zazwyczaj rozwiązuje Działa. większość problemów, więc to jest taka rada. Zanim jeszcze oficjalnie Państwa powitamy i przedstawimy się i w ogóle powiemy, o co w tym wszystkim chodzi, to krótko, co tu się będzie dzisiaj działo? Powiemy o tym, czym jest User Experience Design, czyli projektowanie zorientowane na użytkownika. Opowiemy o naszych warsztatach, które robiliśmy z dzieciakami w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu. Opowiemy o tym, po co robimy te warsztaty, jak one wyglądały, skąd wzięliśmy na nie pomysł i metodykę, tak chyba mogę powiedzieć. I później, jak wyglądała praca nad samą aplikacją, trochę o tym, jak wygląda aplikacja, co się w niej znajduje, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale na rozgrzewkę, ponieważ pewnie wszyscy Państwo zauważyli, że tutaj na wstęp zaraz mamy taki piękny znaczek, Hour of Code, czyli godzina kodowania. Czyli godzina kodowania. I w związku z tym, że jest godzina kodowania, trwa, większość z Was włącza się niesamowicie w działania związane właśnie z tą godziną kodowania. I Adam, i ja mamy już swoje certyfikaty, więc też możemy się pochwalić. Dorota mówi, że chce kredkę. Nie przewidzieliśmy tego jeszcze, ale kredki się pojawią się. Także zaraz zaproponujemy coś innego, ale też kolorowego. Więc tutaj Państwo piszą o swoich certyfikatach, a ja teraz zaproponuję coś takiego. Jeżeli by ten link nie miał, to zapraszam do wchodzenia przez. Już mówię, jak link. O, jeszcze tutaj musimy się to połączyć z powrotem. I kolorowego wpisywania. Dlaczego lubią Państwo kodowanie? Dlaczego kodowanie jest fajne? To ten link przeniesie nas do zewnętrznego urządzenia, zewnętrznej strony właściwie, takiego. Już widzę, jak kolory się pojawiają. Teraz wystarczy kursor gdzieś umieścić i zacząć pisać. Myślę, że się zmieścimy. Co fajne, to tutaj to się nagra i może zrobimy. I może zrobimy z tego taki fajny filmik i będzie to ciekawa pamiątka po dzisiejszym webinarium. Niespodzianki, bo uczy logicznego myślenia. Return zero.
Wild true, logiczne myślenie, bo daje niezłego powera, ale świetnie. Co jeszcze mamy? Ale fajne. Fajnie. Tak, przyznam, że ja nie korzystałam wcześniej z takich narzędzi, właśnie takich padów do wspólnej pracy, taki w trybie live, czyli że tu i teraz jakby jesteśmy w jednym miejscu i możemy sobie coś pisać. Zaczęłam korzystać z tego w sumie niedawno i bardzo dużo radości daje mi korzystanie z narzędzia, więc pomyślałam sobie dzisiaj, że to się nam może przydać. Okej, dobra. Widzimy efekty naszej pracy w kodowaniu. Część pisze o tym, że lubi analizować błędy, bo jest ciekawe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jest ciekawe. Super, bardzo dziękuję. Tu się nam to już nagrało. Tu się jakieś dziwne rzeczy też ponagrywały javowo. Tak, javowo, pythonowe, bo dzieciaki to uwielbiają. Okej, no i teraz, skoro już się trochę rozgrzaliśmy, to możemy się przywitać. Dobra, ja robię przerwę. Adaś. Witam wszystkich. Ja się Adam Zieliński i razem z panią poprowadzę to webinarium. Jest webinarium mistrzów kodowania też. Z Anią właśnie prowadziliśmy warsztaty z dzieciakami na temat User Experience, co przedstawimy dzisiaj właśnie tutaj Państwu. Okej, a ja nazywam się Ania Krawczyk, jestem trenerką w projekcie Mistrzowie Kodowania i pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu. Poza tym robię dużo różnych innych dziwnych rzeczy, między innymi należę do stowarzyszenia Hackerspace Silesia. Część z Was wie, że hakerzy też są bardzo pomocni w niektórych sytuacjach. Dobrze, świetnie. No to w takim razie, skoro się już przedstawiliśmy, możemy przejść do konkretów. Część osób na czacie pisze, że do konkretów. Konkrety. Generalnie nasze warsztaty User Experience Design, na końcu których miała powstać aplikacja poświęcona Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej imienia Korkuszyńskiego, były prowadzone właśnie w ramach tego projektu. Teraz ten projekt się kończy, już w grudniu dopinamy działania związane z nim. Projekt Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Pomysł na ten projekt, jakby nagrody, gdzie oczywiście najważniejsze jest wręczenie nagrody, wybranie najlepszej książki i tak dalej, i tak dalej. Przez cały rok działy się tam różne rzeczy i tak kulat. W tym roku cały projekt był prowadzony cyfrowo, komputerów, o czytaniu i nie tylko, i też z komputerami, to jest akurat o tym warsztacie, który się tam odbywał. Sama nagroda jest dosyć poważna już, bo to już 22 edycje od 1994 roku z profesjonalnym jury i właśnie wspomnianymi działaniami wokół książki. W ramach tej nagrody odbywały się już takie działania, takie akcje jak konkursy rodzinne, tworzenie komiksu, zajęcia na Uniwersytecie Bibliotecznych Żaków, warsztaty dla szkół, stworzyliśmy grę planszową, ale to wszystko było w poprzednich latach. W tym roku cała Ogólnopolska Nagroda Literacka imienia Kornela Makuszyńskiego, cały projekt był skupiony wokół hasła interpretacji i eksperymenty, w ramach których bardzo dużo rzeczy działo się też związanych z nowymi technologiami. Między innymi pomyśleliśmy też, że fajnie byłoby połączyć te działania z naszymi bardzo aktywnymi mistrzami bibliotecznymi i widzieliśmy, że ciekawym pomysłem byłoby z aplikacji właśnie o nagrodzie literackiej. Chcieliśmy jednak, żeby w ten proces jakby nie była zaangażowana jakaś zewnętrzna firma, która po prostu nam te aplikacje stworzy i my za to zapłacimy, ale chcieliśmy, żeby to był proces, jakby przez który przejdą nasi mistrzowie,
ich rodzice, wszyscy chętni, zainteresowani. I stąd wpadli, żeby trochę skorzystać z czegoś tak właśnie, co nazywa się projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Zrobiliśmy z Adasiem research. Chcieliśmy najpierw, żeby ten warsztat zrobił dla nas ktoś, jakiś projektant właśnie UX-owy i żeby to było takie bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Okazało się, że projektanci UX-owi są strasznie zajęci i żaden z nich nie chciał do nas przyjechać wtedy. Natomiast okazało się, że jeden z nich świetne materiały, był mocny, jeżeli chodzi o ich zgromadzenie i bardzo, bardzo nam pomógł właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie merytoryczne właśnie z projektowaniem. Zaraz wkleję linki do prezentacji i opowiemy o tym, co działo się właśnie na tym warsztacie, jak on wyglądał i jak później pracowaliśmy z nimi, które na nim powstały. Teraz oddaję głos Adamowi. Właśnie, czym jest User Experience Design? W skrócie, jest to czuwanie w projekcie nad tym, żeby użytkownik czuł się swobodnie podczas korzystania z naszej aplikacji. Bo wraz z rozwojem technologii informacyjnych aplikacje robią się coraz skomplikowane. A właśnie user experience powoduje to, żeby to skomplikowanie było jak najmniej widoczne i korzystanie z aplikacji było możliwe jak najpłynniejsze i najfajniejszym doświadczeniem dla użytkownika. Trochę bardziej tak temat. Tu mamy ten slajd, jak rozpoznanie to pytał UX, to mamy serduszko, że dba o tych, dla których są tworzone produkty. Czyli jeżeli mam jakąś aplikację nastawioną na konkretną grupę użytkowników, no to ta grupa użytkowników ma się właśnie dobrze czuć podczas korzystania z tej aplikacji. Przygotowuję precyzyjnie testy, żeby jak najlepiej poznać potrzeby ludzi. To jest element właściwie przedprojektowania, bo o tym właśnie bardziej opowie Ania, ale chodzi o to, żeby wiedzieć już przed samym tworzeniem aplikacji i wyczuć, co tak naprawdę ludzie chcą. I to powiem też, jakie fajne rzeczy i na jakie pomysły wpadli nasi uczestnicy podczas naszych zajęć. Kolejna sprawa, wizualizuje swoje pomysły w postaci prostych form, szkiców, modeli, diagramów lub prototypów. Dokładnie. To też będzie pokazane ładnie na zdjęciach później. Chodzi o to, żeby nie zaprzątać sobie głowy jakimiś tam zbędnymi bajerami grafii, jak najprostsze, jak najbardziej czytelne, po to, żeby można być tam bardziej skomplikować. Skutecznie komunikuje swoje pomysły, potrafi efektywnie współpracować z... O to właściwie chodzi w całym procesie inżynierowania, że sam jeden człowiek nie jest w stanie zrobić raz szkieletu aplikacji już takiego logicznego, dwa stworzenia graficznego interfejsu użytkownika, a trzy jakiegoś tam feelingu jego. Rozumie zagadki ludzkiego umysłu, czyli tu są właściwie takie podobne user experience, to dla Marty, czyli doświadczenie użytkownika. Proszę. Rozumie zagadki ludzkiego umysłu, to jest bardziej nastawione na psychologię tak naprawdę, bo ludzki umysł jest ją rozumieć po to, żeby tworzyć takie aplikacje. Kolejna rzecz, analizuje zachowania ludzi na podstawie danych ilościowych. To też będzie później Ania o tym mówiła, bo ona się właśnie tym bardziej zajmuje. W skrócie chodzi o to, że
No, fajny obrazek, prawda? W skrócie chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej danych na temat jakiegoś tam rozwiązania i stwierdzić, że ok, wiele osób mówi, że to jest dobry pomysł, to możemy wdrożyć. Kolejna rzecz. Ma dobrą i świeżą wiedzę o ważnych zagadnieniach z zakresu psychologii, interakcji człowiek-komputer, architektury informacji i tak dalej. No, bez tego, czyli interakcji człowiek-komputer, człowiek nie jest w stanie, programista nie jest w stanie stworzyć dobrej aplikacji. Architektura informacji to jest przepływ. Coś chciałaś Aniu powiedzieć? Czy wydawało mi się, że podniosła się rękę? Okej. Okay. Architektura informacji, czyli właśnie taki. To jest właśnie. Aha, architektura informacji. Chodzi o to, że tak jak mamy w architekturze, czyli właściwie przepływ informacji i tworzenie jakoś tam w sposób programistyczny, tak tutaj jest właśnie to zrobione. Moment, zapętliłem się trochę. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie jakieś tam podwaliny informacji i zrobić jej przepływ w całej naszej aplikacji, czyli jakieś dane wypływają z tego, z tego ekranu, przechodzą do następnego i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz. Rozumiem, że dobry design opiera się na częstych iteracjach, powtarzaniu procesu. Dokładnie. Dobrym przykładem jest i ich MacBooki, iOS i tak dalej, i tak dalej. No właściwie tak. No. Okej. Okay. Wracając do dobrego designu i iteracjach, tak jak wspominałem, Apple i OS i MacOSy, iOS i tak dalej. Oni tym właśnie tak naprawdę niewiele rewolucji drobnymi kroczkami czasem, ale to się sprawdza. Jak widać, bo jakoś się nie widzi, żeby użytkownicy Apple'a mieli tak totalny hejt z powodu kolejnej wersji oprogramowania w przeciwieństwie do na przykład przeskoku z Windowsa 7 na Windowsa 8. Więc to, co Microsoft zrobił na przykład, to było totalne, no taka dobra bombuka. Czym grozi zapominanie o tych zasadach? Aha, okej, okay, Dorota, okej. Okay. Czym grozi zapominanie o tych zasadach? No tutaj parę śmiesznych obrazków z życia wziętych. Pierwsza rzecz, zwłaszcza ten obrazek po lewej stronie, jak mamy znaki, jak jedziemy sobie, no to powodzenia z przeszkaniem tych wszystkich. Tutaj, zwłaszcza tego towarzystwa i zastosowanie się do tego, co tu jest napisane. Kolejna rzecz. Tutaj jest WC, jak widać, z prawej strony dla kobiety mężczyzny, natomiast dziwnie zabrzmiał, przepraszam, ale tutaj jeszcze jest dla niepełnosprawnego, gdzie on musi wlecieć oknem. Kolejna rzecz. Tutaj mamy kranik z umywalką i jak widać, no to jest też troszkę śmiesznie zaprojektowane, bo zawsze tu będzie woda się odbijała, więc no dziwna rzecz. Tak czasami niestety wychodzi. Ale to, co jest tutaj, boom, to jest po prostu już epickie. Witamy prywatność, prawie jak Windows 10. No, tu chyba nie trzeba za bardzo wiele mówić. To się rozumie samo przez się. O, dobra. Dobra, obzagraliśmy. Okej. Okay. I jeszcze jeden dość często dotykany, może nie w takiej formie, ale właśnie, że mam tam wytyczną ścieżkę i powinniśmy się nią posługiwać. Guzik, prawda? Użytkownik wie lepiej. Więc to jest najczęściej chyba spotykane. Jeżeli chodzi o aplikacje Windowsowe, jakiekolwiek inne, boom. Jeżeli ktoś potrafiłby skorzystać z tych funkcji wszystkich i śmigać
po aplikacji, no to nie ma problemu. Na pierwszy rzut, no jak dla mnie, to wygląda trochę przeładowanie. Nie wiem wy. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie. Okej. Okay. Jak wyglądał warsztat? Część pierwsza. I tu już będzie działka Ani. Tak, ja tutaj już włączyłam głos, no właśnie, tak, prostota i funkcjonalność. Generalnie chcieliśmy, wrócę jeszcze do tego slajdu, chcieliśmy właśnie pokazać też dzieciakom, ale też ich rodzicom, dlatego że na ten pierwszy warsztat, czyli warsztat projektowania, zaprosiliśmy dzieciaki uczestniczące w naszej bibliotece w Mistrzach Kodowania razem z rodzicami. I chcieliśmy też zwrócić ich uwagę na to bardzo, bardzo ogólnie oczywiście, czym jest projektowanie z uwzględnieniem użytkownika, ale właśnie skupiając się na tego typu aspektach właśnie prostoty, użyteczności i funkcjonalności, dokładnie. Jak ten warsztat wyglądał? Chcieliśmy też krok po kroku o tym opowiedzieć. Tu jest taki przepływ ze strzałami, mniej więcej tego, jak to się odbywało. Po pierwsze zadaliśmy sobie pytanie, kim będą użytkownicy naszej aplikacji. Po drugie, jak już znaliśmy tych użytkowników, to zapytaliśmy, co w ogóle jakby taki człowiek może lubić w aplikacjach bardzo ogólnie, jakie funkcje będzie mieć nasza aplikacja i jak powinniśmy rozmieścić je, jaka powinna być architektura tej naszej aplikacji. Pierwsza część, na której się skupiliśmy, to było budowanie tak zwanej persony. Generalnie persona to jest taki też znowu takie słowo, jakieś takie ważne, wzięte trochę z marketingu, wzięte też trochę właśnie z takich działań projektanckich, wzięte trochę z grywalizacji. Persona to jest taki jakby szkic osoby właśnie bardzo ogólnej, taki dosyć stereotypowy, osoby, która będzie korzystała właśnie z naszych działań. Czy to będzie aplikacja, czy to będzie jakiś projekt, czy to będzie gra właśnie. Persona to jest jakaś taka wymodelowana osoba. Korzystaliśmy na tym warsztacie, bo oczywiście taką personę sobie budowaliśmy w grupach. W trzech grupach budowaliśmy personę. Wyszło nam, że tej aplikacji na pewno będą używać dziewczynki, takie w wieku uczestniczek, czyli mniej więcej 12-11 lat, coś koło tego, że będą używać chłopcy w takim wieku, też chłopcy w wieku 11 do 13 lat, ale też, że mogą używać tej aplikacji osoby dorosłe, jakby w wieku rodziców tychże dzieciaków. Ja wkleję na czat od razu, żeby to mi nie uniknęło, coś, co może pomóc w budowaniu persony. Myśmy znaleźli taki prosty formularz, tutaj go wyrzucam i jeszcze go uprościliśmy. Tutaj jakby screen z tego formularza znajduje się w prezentacji, tutaj sobie można go ściągnąć. Ja też polecam bardzo mocno formularz do tworzenia persony, czyli osoby, która będzie korzystać z naszej aplikacji, który znajduje się na stronie właśnie grywalizujemy.pl i jest w środku w takim podręczniku do grywalizacji, który wydał Orange. Bardzo, bardzo dobra rzecz i też bardzo polecam. Generalnie my na naszych warsztatach skupiliśmy się na takich podstawowych właśnie imionach, jak imię, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, hobby i jak wygląda dzień takiej danej osoby, jakie ma zainteresowania, jakie ma cele. Chyba nawet nazwaliśmy je marzeniami, żeby to było takie bliższe i namacalne. No i praca była bardzo, bardzo ciężka i naprawdę bardzo mocno i dzieciaki, i rodzice się zaangażowali w to. I powstały takie cudowne persony. Tutaj mamy właśnie planszę z Anną lat 31, czyli personą dorosłego. Tutaj mamy dziewczynkę i tutaj mamy chłopca właśnie z wypisanymi tymi wszystkimi jakby rzeczami, które proponowaliśmy, które były na taką personę się składać. Ale oczywiście
panowie ojcowie nie wyszli jako użytkownicy, bo ich nie było w ogóle. Okazało się, że matki są znacznie bardziej zaangażowane w takie jakieś procesy, nie wiem, nie chcę tego nazywać poznawczymi, ale no, generalnie miałyśmy same mamy na tym warsztacie. Nie był to oczywiście koniec pracy z personą, dlatego że jak już mieliśmy zbudowany obraz takich osób, które mogą korzystać z danej aplikacji, to zaczęliśmy się zastanawiać, czego dane osoby mogą potrzebować jakby w ogóle w aplikacjach. Niekoniecznie na razie skupialiśmy się bardzo na tej naszej konkretnej dotyczącej nagrody literackiej, tylko wypisywaliśmy na karteczkach, takich post-itach, które też tam były widoczne, wypisywaliśmy właśnie użyteczności, jakie dana persona może lubić w ogóle w aplikacjach. Wyszło nam tego bardzo, bardzo dużo. To też było bardzo ciekawe ćwiczenie, dlatego że oczywiście to jest z jednej strony tak, że my prosiliśmy, żeby skupiać się na tym, co byłoby dobre dla persony, ale zawsze to jest jakoś tam przefiltrowane przez to osobiste doświadczenie tych dzieciaków z warsztatu i też wyszło bardzo mocno, co dla nich jest ważne w aplikacjach, co dla nich jest ważne, co im się podoba i jakby co im odpowiada. No i to był bardzo taki, to była taka bardzo, bardzo mocno kreatywna część, taka tutaj naprawdę też nie było jakichś tam zastojów, karteczki pojawiało się ich bardzo, bardzo dużo. Każdy używa jakiejś aplikacji. Tłumaczenie persony. Mówiłam, że persona to jest taka modelowa osoba. O, to jest taka jakby wyimaginowana, modelowa osoba, która może używać naszej aplikacji. O, wzór użytkownika docelowego. Dzięki, Marta. Więc jak mieliśmy już te wszystkie użyteczności, których nasza persona może chcieć używać w aplikacjach, to zabraliśmy się za porządkowanie i jakby sprawdzanie, które z tych użyteczności, jakichś elementów aplikacji, czy jakby rodzajów aplikacji, które generalnie dla danej persony, czyli użytkownika docelowego, myślę, że to jest dobre spolszczenie tego pojęcia, które z tych użyteczności mieszczą się w ramach tego, co my chcemy zrobić, czyli aplikacji związanej z nagrodą literacką. Dlatego, że na początku też tego warsztatu, też powinniśmy to powiedzieć, było wprowadzenie o nagrodzie literackiej, o tym, jak to jest jakby, czego dotyczy nagroda. Te dzieciaki też uczestniczyły w różnych działaniach związanych z nagrodą, więc też mniej więcej wiedziały już, o co chodzi. Więc później jakby braliśmy te kolorowe karteczki i odrzucaliśmy takie, które no nie mogłyby się znaleźć w aplikacji o nagrodzie literackiej, ponieważ nie były w żaden sposób związane, absolutnie żaden, ani z czytaniem, ani z kulturą, ani ze spędzaniem jakby wolnego czasu, ani jakby z takimi aktywnościami około czytelniczymi, literackimi itd., itd. No, tu już było więcej jakby takich zacięć, było część grup nie chciała oddać tych karteczek, bo powiedziała, że ich persona będzie absolutnie szczęśliwa bez tej czy innej karteczki. Było grupowanie tych karteczek, było właśnie bardzo intensywnie i energetycznie, ale ostatecznie udało nam się, tutaj widać Adasia, który stoi w pozie zwycięzcy czartu, ponieważ udało nam się ostatecznie z każdej grup wyciągnąć jedną funkcjonalność aplikacji, która może się znaleźć docelowo właśnie w aplikacji o nagrodzie literackiej. No i był to quiz o książkach, był to lista, czy taki jakby forum książek polecanych, i było to taka waria trochę, czyli takie różne różne związane z aktywnym i kreatywnym spędzaniem wolnego czasu.
Takie rzeczy udało nam się, takie rzeczy udało nam się na podstawie tej persony wypracować. I co było fajne w tym, to to, że dzieciaki zaczęły się zastanawiać w tym momencie, o co one w ogóle używają niektórych aplikacji. Właśnie, do czego one są potrzebne, które lubią, których nie lubią. Jeżeli nie lubią, to dlaczego nie lubią? Tutaj bardzo fajna, jakby zrobiła się, bardzo fajnie widać było taki świadomy namysł tych dzieci, ale też dorosłych, właśnie nad tym, w jaki sposób, po co używają różnych aplikacji. Okej, i to jest chwila oddechu. Opowieść o korzyściach. Zapraszamy do współtworzenia, bo my już jakby opowiedzieliśmy, ja teraz, zwłaszcza w tych ostatnich kilku zdaniach, opowiedziałam o kilku korzyściach, które mieliśmy już na tym etapie jakby z tego rodzaju działania. A teraz chciałabym, żebyście wy napisali na czacie, jakie korzyści można już w tym momencie odnieść do zaproszenia dzieci, ale też dorosłych, właśnie do tego typu działania, do przyjrzenia się, do zbudowania persony, do zastanowienia się, na jakie aplikacje się lubi, jakie się nie lubi. Zapraszam do pisania na czacie. Proszę się nie bać. Ten czat, który tutaj jest. To, co stworzymy, będzie miało sens, będzie przydatne, używane. Tak, super, świeże spojrzenie. Dokładnie, kompromis w zespole, bardzo fajnie, dokładnie, to były kompromisy, szli na ustępstwa, współpraca, zdecydowanie. To było piękne, jak zupełnie obce matki pracowały z zupełnie obcymi dziećmi. Na kartce, tak, od zawsze się zaczynało na kartce. Duża szansa spełnienia oczekiwań użytkownika, refleksja, kreatywność, analiza, super, bardzo fajnie. Dokładnie. Ciekawe pomysły. Tak. Tak, tak, tak. Zdecydowanie to wszystko się nam tutaj pojawia. Krzysztof, myślę, robi nam tutaj robi nam tutaj, nie psujemy, tylko naprawiamy. Bo chciał go chyba tutaj zwiększyć, żeby się tutaj zrobił większy. Krytyczne spojrzenie na aplikację. Zdecydowanie tak. Myśmy to bardzo, bardzo mocno już właśnie w tym pierwszym etapie jakby tego procesu projektowania widzieli. Okej, Krzysztof trochę narastał, ale to nic nie szkodzi. Mamy te odpowiedzi zbierane. Na pewno współpraca, na pewno analiza, na pewno krytyczne spojrzenie na aplikację, na pewno o współpracy, tak, o współpracy już powiedziałam. I co nam jeszcze przyszło z tego, to to, że generalnie rodzice dzieciaków, które uczą w Mistrzach Kodowania, bardzo się jakoś tak z nami na tym warsztacie zintegrowali. Bo zazwyczaj dzieciaki przychodzą do nas, czyli do Anna i do mnie na zajęcia, a rodzice zostawiają gdzieś tam sobie i czasami wymieniamy kilka słów. Natomiast na tym warsztacie jakby mamy, tak, przepraszam. Natomiast na tym warsztacie mamy zostały, zobaczyły jakby nasz sposób pracy. To nas generalnie bardzo tak jakoś zbliżyło i pamiętam, co powiedziała jedna mama, co było jakieś absolutnie bezcenne, że ona nigdy nie brała udziału w czymś takim, że ani w szkole, ani w pracy, ani poza pracą nigdy nie miała do czynienia z takim rodzajem namysłu i że to się jej bardzo podobało. Poznanie potrzeb innych osób. Sylwia jeszcze napisała. Tak, zdecydowanie to jest też korzyść, bo też fajnie uczyć dzieciaki, jeżeli uczymy je kodowania, fajnie jest też jakby wprowadzać te miękkie kompetencje, właśnie związane z myśleniem projektowym i z nastawieniem na użytkownika. I jasne, że z tych programów jakby tworzy się dla siebie i dla własnej rozrywki i tak dalej. Natomiast fajnie jest też pokazywać, że można to robić inaczej. Bardzo dziękuję za wszystkie super odpowiedzi na czacie. My te korzyści znamy. Piękna opowieść się z tego zrobiła i mam nadzieję, że wy też będziecie mogli je poznać. A ja oddaję głos Adasiowi.
Okej. Okay. Projektujemy, czyli o przepływach. O co w tym chodzi? W przepływach chodzi o to, żeby zaprojektować, póki co na papierze, jak aplikacja będzie się, jak aplikacja będzie działała, jak będzie działała w taki sposób, że klikniemy ten guzik, to co się stanie, jeżeli przesuniemy ten slider, to co się stanie, jeżeli zrobimy to co ma się innego stać. I właśnie tutaj to było takie robienie na sucho. Tak to wygląda. Mieliśmy stworzone już takie mini makiety kolejnych ekranów ze smartfonów, a celem naszych uczestników było to, żeby coś tam narysować, opisać, następnie wypunktować. Piękny punkcik jeden. Wypunktować, który ekran, który widok aplikacji ma być kolejny i po czym? Co ma być takim punktem zapalnym do tego, żeby coś się innego zadziało? No i pomysły były różne. Sporo, jest to całkiem dobrze widoczne. Nie, ale mieliśmy taką inną makietę, która była wypełniona chyba z 15 ekranami i mieliśmy taką zagłoskę z Anią. Czy my to pomieścimy? My damy radę to tak zrobić, żeby to wszystko ładnie chodziło. Mieć aplikację to chyba się nam udało w miarę coś takiego ogarnąć. Więc tutaj całkiem fajnie nam to wyszło, ale rzeczywiście ta faza. No, tutaj ta faza jest bardzo ważna, bo tutaj jeszcze nie ma takiego wciągnięcia przez komputer, że trzeba coś kliknąć, trzeba coś tam zrobić, przeciągnąć i tak dalej. To jest po prostu takie brutalne, kartkowe tworzenie aplikacji, czyli właściwie tak jak się to robi po prostu. Kolejna rzecz, czyli jak papier wsadzić w komputer. No bo normalnie skanujemy. Okej, okay, może nie aż tak, ale tutaj mamy, to jest jedna już z końcowych faz projektowania przepływów. A następnie tutaj mamy okienko z App Inventora. Nasze dzieciaki miały za zadanie opisać. No, prawda? To do Doroty. Miały za zadanie opisać po krótkim wprowadzeniu do App Inventora. No, Rafał, tak. No, przypomina. Wątek. Miały za zadanie opisać po tym, jak się zapoznałem z kontrolami w App Inventorze z Androida. Miały opisać, które komponenty będą wykorzystane do kolejnych ekranów, do kolejnych widoków, do kolejnych rzeczy związanych z tą naszą aplikacją. No i tutaj widać, że mamy już opisane przyciski, że to jest flora i fauna. Dzieciaki wiedzą, o co chodzi. Tak gdzieś mieliśmy... ślepy jestem, ale generalnie tu jest ładnie pokazane, że to jest guzik, a tam to jest label itd. itp. No i zaczęło się szukanie grafik na Google'ach, przy czym z wyszukiwania zaawansowanego zaznaczyliśmy, że ma być to, mają to grafiki na wolnych licencjach, całkowicie wolnych. Halo, halo, czy słychać Adama? No właśnie, bo coś Adasia przycięło. Adama nie ma, no właśnie, widzę. Adam się zaciął. No dobrze, nie słychać go. Okej, nie ma, ale mnie słychać, tak?
Czyli Adaś już dostaje powiadomienie, no tak, Adaś się zaciął i mnie słychać, Adasia nie słychać, już mu pisze, piszę do niego, żeby przyszedł i przyszedł jeszcze raz, to wtedy się to na pewno naprawi. Okej, dobra. Myślę, że to powinno zadziałać. Okej. Słychać mnie. Dobrze. W takim razie Adaś skończył na tym, że jakby dużą częścią pracy w ogóle naszych mistrzów, którzy próbowali przełożyć to, co mają na papierze, na to, co może się dziać w komputerze, było właśnie wyszukiwanie i tworzenie grafik i jakby układanie tych wszystkich elementów, które mają znaleźć się na danym ekranie. Ja też powiem o tym, oczywiście pracowaliśmy w App Inventorze. Część z Was pewnie tutaj już zdążyła się po tym ekranie zorientować, jak to wyglądało. Ja tylko zerkam. Ach tak, Adaś nie ma neta, czy internetu chwilę, ale zaraz do nas wróci. Więc pracowaliśmy na App Inventorze i w zasadzie były dzieciaki, w większości, które pracowały na App Inventorze pierwszy raz. One wszystkie były Scratchu, natomiast z Inventorem to często była ich pierwsza styczność i mieliśmy trzy warsztaty po tym warsztacie projektowania, na których skupiliśmy się na tym, żeby przenieść układ tych ekranów, ilość ekranów, przepływ taki prosty między ekranami. Więc tak naprawdę dzieciaki jakby miały niewiele do nauczenia się takich kwestii związanych z kodowaniem w App Inventorze. Bardziej skupiliśmy się na interfejsie. Ale co wyszło przy okazji tej pracy i co też było dla nas ogromną wartością, to było po pierwsze to, że jak właśnie to, o czym opowiadał Adaś, jak dzieciaki wzięły twoje makiety, bo też były podzielone na grupy przy kodowaniu i przy projektowaniu aplikacji w App Inventorze, więc że jak wzięły te swoje makiety i próbowały to przenieść na App Inventora już bardzo konkretnie, czyli na konkretne właśnie labele, na konkretne przyciski, czyli batony i tak dalej, to po prostu okazywało się nagle, że tak siadali nad tym i mówili, kurczę, to bez sensu w ogóle, tego jest za dużo, albo kurczę, to nie może tak być, bo tutaj będziemy iść do jednego ekranu, potem wracać, to jest nieekonomiczne, tu by trzeba było za dużo tego robić, za dużo z tym jest roboty, za dużo tego po prostu i w ogóle to bez sensu jest zrobione. Więc jakby kolejnym takim etapem między jakby zakodowaniem tego i stworzeniem, a pakietą papierową, było też wycinanie różnych rzeczy i sprawdzanie, jakby co da się przenieść, a co po prostu z punktu widzenia właśnie architektury informacji jest niefajne, bo po prostu nie sprawdzi się, jest tego za dużo albo jest zupełnie nielogicznym przepływem, takim, którym użytkownik się pogubi. No bo kliknie gdzieś, wejdzie gdzieś i nie będzie na przykład potrafił stamtąd wrócić. Więc tak to da. Właśnie, taka duża zrobiłam, okej. Okay. Co dalej? Dalej były grafiki. Dalej były, dzieci tworzyły swoje grafiki, wymyślały jakieś proste teksty. W jakim wieku były te dzieciaki? To były jakieś klas 4-6. Więc one, ja nigdy nie pamiętam, jak bodajże 10, 13, 9, 12, chyba coś koło tego. Tak, więc tak wyglądało. My też cały czas powtarzaliśmy, że zrobimy tej aplikacji na gotowo na tych zajęciach i całkiem wspólnie, dlatego że App Inventor też nie ma takich funkcjonalności, które by pozwalały, tak jak hubie na przykład, czyli portalu, na którym można wymieniać kodem, nie ma takich funkcjonalności. Jeszcze mamy nadzieję, że to się zmieni.
Natomiast jakby oni udostępniali nam swoje projekty w tej wersji app inwentorowej i my wyciągaliśmy z tych projektów te rzeczy ważniejsze, czyli elementy grafik, które oni znaleźli i to, w jaki sposób ekran ma być ułożony i jaki tam ma być przepływ właśnie informacji. Adasia ciągle nie ma, więc wnioskuję, że jeszcze nie wrócił mu internet. Ja po prostu pójdę dalej i opowiem tutaj, gdyby był to pewnie bym nie pozwolił w ogóle tego powiedzieć. Ale powiem o tym, że to Adam później zajął się jakby składaniem tej aplikacji, dorzucaniem do niej większości kodu i tym, żeby ona wyglądała tak, jak wygląda. To jest finalny efekt tego, jak wygląda nasza aplikacja. To jest ekran startowy, a to jest ekran właśnie z modułami zaprojektowanymi przez naszych mistrzów kodowania. I można go znaleźć, co było też bardzo ważne dla nich i też przyniosło im bardzo dużo radości, że można go znaleźć w Google Play. Czyli to nie była taka aplikacja, którą gdzieś tam po kątem trzeba było sobie jakimiś właśnie plikami udostępniać, dysków bibliotecznych i tak dalej, tylko to jest aplikacja, którą każdy, kto ma telefon z Androidem, może znaleźć w sklepie Google Play. I też zachęcam do zobaczenia, przetestowania. Było z tym bardzo dużo roboty i tutaj naprawdę ukłony dla Adama, dlatego że jakby z jednej strony jak przekazał w tej aplikacji wszystko, co tam się po prostu miało zejść, czyli trochę o projekcie, trochę o nagrodzie, o laureatach i dalej. Natomiast też jakby wsadził tam to wszystko, co dzieciaki zaprojektowały i to było dla nas najważniejsze i to myślę nam się udało. Dzieciaki bardzo entuzjastycznie podeszły do tej aplikacji. Są bardzo, bardzo dumne, że ona powstała. Była ona pokazana uroczystej gali wręczenia nagrody. No i też powiem coś takiego, że dyrekcja biblioteki w nagrodę za to, że fajnie nam to poszło, że stworzyła się taka fajna grupa, że działanie było takie niecodzienne i świeże i oryginalne, wysłała całą naszą grupę pracującą nad aplikacją razem z rodzicami do Pacanowa. I w ostatnim dniu listopada mogliśmy właśnie bawić się w Pacanowie. Dzieciaki, rodzice byli zachwyceni. Kują, oczywiście, że kują tam kozy, zdecydowanie tak. Więc generalnie praca nad tą aplikacją przełożyła się nie tylko na sukces programistyczny w postaci samej aplikacji, ale przełożyła się też na sukces, nie wiem jak to nazwać, grupowy, tak chyba można to nazwać, bo też podczas tej wycieczki byli tatusiowie już, co też ważne, nagle się okazało, że mogą pojechać i fajnie, bardzo, bardzo, bardzo ciepłej atmosferze jakby pojechaliśmy właśnie do tego Pacanowa. Okej, tak, sukces ma wielu ojców, dokładnie, tak to jest. I panu się bardzo podobało w Pacanowie, też zdecydowanie. No i teraz, Adama dalej nie ma, ale czekam, może jeszcze przyjdzie, może jeszcze okaże się, że internet mu wrócił. Coś w rodzaju podsumowania, czyli znowu taka trochę burza mózgów na czacie. Zapraszam do pisania o tym, jak wy widzicie możliwość wykorzystania takiego sposobu postępowania, właśnie user experience design, budowania persony, budowania makiet, pracy może z rodzicami, może z dziadkami, jak tutaj pisze Mara, że jakby
Czy to się może sprawdzić? Jakby co o tym myślicie? Gdzie to się może sprawdzić? Jakby pomysły na jakie aplikacje można w ten sposób zrealizować? Zapraszam do czatu, zapraszam do pisania na czacie. Wszystkie, wszędzie. Kroki realizacje do naśladowania. Marta napisała wcześniej, kodowanie zapobiega sklerozie i Alzheimerowi. Też myślę tak sobie, że to zdecydowanie. Projektowanie imprez szkolnych. Super, bardzo to właśnie nie tylko do aplikacji, ale w ogóle praca projektowa dokładnie. Nie ma pojęcia, jak mogę coś robić bez tego. Ja też nie mam pojęcia, ja sobie też tego nie wyobrażam. Najpierw trzeba widzieć, potem klepać kod. Zdecydowanie. To jest coś takiego, że tak, można wykorzystać wyniki wykonane przez uczniów. Zdecydowanie. Pokazać innym nauczycielom. Tak. Wizualizować pomysł. Dokładnie. Przekonać do kodowania. Myślę, że tak samo, dlatego że tutaj tak ten proces się zaczyna bardzo, bardzo powoli. Też on się zaczyna od takich jakby rzeczy, do których w ogóle inne są trochę potrzebne kompetencje do tego, żeby potem usiąść i napisać ten kod. Więc tutaj czy można kogoś zarazić. Dokładnie. Czasami się robi coś na piechotę, ale to też ma swoją wartość. Ja sobie też myślę o tym, że jakby ten user experience design można nawet wykorzystać do pisania w Scratchu, nie tylko w App Inventorze. Można pokazać na nieznanych dotąd możliwości, dokładnie. Oczywiście, że wszystko zaczyna się od chaosu, zawsze się wszystko zaczyna od chaosu. Okej. Okay. Marta coś. Marta usiłuje przekonać jedną panią, że kodowanie jest ekstra. Podrzuca nawet pomysły z programowaniem bez komputera. No, ale tu nie ma komputera, więc można też coś jakby w ten sposób o tym pomyśleć. Ja generalnie naprawdę bardzo jakby ogromną wartość, pomijając te kompetencje miękkie związane ze współpracą, z budowaniem grupy, z jakby właśnie myśleniem projektowym, to widzę ogromną wartość właśnie w tym, że te dzieciaki miały szansę popatrzeć bardzo mocno analitycznie na aplikacje, z których już korzystają. To też było dla mnie bardzo, bardzo ważne, ale też jakby spróbować swój pomysł, koncept, jakiś kawałek zainteresowania przełożyć na aplikację, nawet nie korzystając z kodu, tylko właśnie z tych makiet. To było dla mnie też bardzo ważne i myślę, że dla nich to też było fajne. Dokładnie. To pokazuje, że praca nad aplikacją jest procesem i jakby porządkowanie myślenia. Tak, dokładnie tak. To jest też coś ostatnio przeczytałam, że generalnie znajomi programiści często piszą coś takiego, bo wiesz, programowanie to jest takie strasznie złożone, tam trzeba tyle rzeczy umieć. I część osób pewnie zdaje sobie z tego już sprawę, ale warto o tym mówić cały czas. Jakby ucząc dzieci programowania, nie tylko wpuszczamy ich w komputery i dajemy im kod do napisania, ale też kształcimy w nich bardzo, bardzo dużo, bardzo tych kompetencji. Uczą logicznego myślenia, każdy program zaczyna się od projektu, dokładnie. Warto uczyć jak najwcześniej, zdecydowanie, jestem absolutnie za. Nie ma czegoś takiego, że programowania się nie da nauczyć, ja jestem żywym przykładem na to. Co prawda nie ma Adasia, ale ja ten slajd, bo może nawet jeżeli ja nie na wszystkie pytania będę potrafiła odpowiedzieć, to jakoś do niego zaraz je przekieruję i może jakoś to się uda. Widzę, że na czacie trwa piękna dyskusja. A ja czekam na pytania.
Czy macie jakieś pytania do tego, co dzisiaj się pojawiło tutaj u nas? Jeżeli to jest ta Marta, której wiem, że jest, to Marta jest bibliotekarką, tak jak ja. Tak. Okej. Okej, czekam jeszcze na pytania. Ile czasu? Pierwsze zajęcie mieliśmy kończenia, tam chyba na tej pierwszej planszy była data, więc pierwsze zajęcia mieliśmy w sierpniu, natomiast później mieliśmy trzy spotkania we wrześniu. Więc właściwie można powiedzieć, że cały projekt zamknął się miesiąca. O, tak, tak bym to ujęła. Okej. Okay. Okej, tutaj się jeszcze coś dzieje. Jest dyskusja między użytkownikami. Czy moc na czacie? Zdecydowanie moc na czacie. Ja czekam jeszcze pytania. Będę monitorować czat. Dziękuję bardzo, Marto. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. I znów nawiązując do tego pięknego znaczka, który mam nadzieję, że widzicie, że nam cały czas tutaj towarzyszy, chciałam nawiązać jeszcze oczywiście do godziny kodowania. Jest stworzony piękny, absolutnie cudowny Padlet. Padlet, w którym zbieramy zdjęcia, memy, zachęcamy do tworzenia memów, relacje, cytaty, przemyślenia, filmiki związane z godziną kodowania. Tak, bardzo dużo rzeczy związanych właśnie z godziną kodowania już tam jest, ale zachęcamy jakby dalej do dzielenia się tym wszystkim, a dla osób, których jeszcze nie ma, krótki film. Mogę Krzysztofie tutaj sprawić, żebyś teraz na chwilkę zaistniał, mam nadzieję. Dla tych wszystkich, którzy nie znają Padleta, a chcieliby umieścić opis swojego działania, swojej akcji, swojego filmu, czy też zdjęć z godziny kodowania, proponujemy Wam krótką instrukcję, w jaki sposób to zrobić. Kiedy wyjdziecie już do naszego Padleta, wystarczy, że na tło z robotami klikniecie w dowolnym miejscu dwa razy i pojawi się okienko, które możecie edytować. Podaj swoje imię, wystarczy, że wpiszecie nazwę swojej placówki. Napisz coś, wystarczy, że umieścicie tam opis tego, co robiliście, tego, co chcecie przekazać. Możecie też wkleić adres do waszej strony, bloga, szkoły, czy też konta na Facebooku. Możecie tutaj także po prostu wkleić relacje, nie musicie jej wpisywać. Zobaczcie też, że na dole tutaj są też takie ikonki, które pozwalają nam na to, żeby pewne rzeczy umieścić. Możecie umieścić jakiś załącznik, na przykład plik PDF. Możecie też klikając na aparat fotograficzny umieścić zdjęcie, które będzie albo miało swoje źródło w internecie, albo które ściągniecie sobie z własnego komputera, z zasobów własnego sprzętu, po czym załadujecie je do Padleta i będzie ono widoczne. Możecie też umieścić adres do filmu, który umieścicie na jakimś portalu z filmami takim na przykład jak Vimeo czy YouTube. Jak wpiszecie tutaj adres, robicie wyślij, to wtedy ten film będzie się odtwarzał w takim małym okienku, w jakim są zdjęcia, które tutaj widzicie. Kiedy już skończycie swój opis i dodacie wszystko, co chcecie, klikacie Enter i wasz wpis będzie oczekiwał na zatwierdzenie. Wtedy ktoś z naszych moderatorów zatwierdzi go i będziecie widoczni, tak jak wszystkie inne wpisy, które już pojawiły się na naszym Padlecie. W związku z tym zapraszamy do tego, żebyście w bardzo prosty sposób mogli pokazać, co się dzieje w waszych szkołach w związku z godziną kodowania. Ciepło pozdrawiam. O, był z nami i bardzo, bardzo fajnie, że nas trochę poewangelizować.
Naprawdę zapraszamy do tworzenia tego padletu. To jest takie narzędzie, które ja osobiście kocham i pewna, że jeżeli ktoś go nie używał, to na pewno go pokocha. Jest cudowne. Adam wrócił, więc chcesz Adamie jeszcze coś powiedzieć na zakończenie? Bo ja trochę już powiedziałam, wie. Nie, nie chcesz nic? Ty, tak. Jeszcze raz, co? Czy chcesz coś powiedzieć na zakończenie? Jakby swoją, jakby podsumowanie, refleksję i pouciekł Muszę się, no tak znowu. czy siak, Jesteś. Okej. że to Wam pomogło i że skorzystacie właśnie z takiego UX designu i zrobić jakiś fajny projekt ze swoimi uczestnikami i się nim pochwalić się znowu. Bo bardzo chcielibyśmy zobaczyć Wasz efekt, znaczy efekt Waszej pracy dzięki temu webinarowi. Okej, dzięki. Dobrze, w porządku. To skoro ja nie widziałam pytań, że widziałam bardzo aktywną reakcję na czacie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Krzysztof też napisał o tym, że można dołączać do grup facebookowych i tam staramy się naprawdę wspierać wszystkich. My akurat z Adasiem jesteśmy odpowiedzialni za Javę. Ale jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę z Javą, zapraszamy, bo to naprawdę ważne, a też proponujemy trochę takich różnych narzędzi, które gdzieś tam się po drodze jakby do Javy mogą pomóc i wspomóc. Więc bardzo dziękujemy. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Super było sobie przypomnieć w ogóle, jak dobrym działaniem, takim wzmacniającym, ciekawym i też myślę, że takim uspokajającym, bo wbrew pozorom to, co się działo z dzieciakami, później jakby dzieciaki plus komputery, to był bardzo ustrukturyzowany proces, który był jakby dobry do przejścia. Człowiek i prowadzący, i uczestnik czuł się dobrze, więc ja naprawdę bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno. Bardzo dziękujemy. Tutaj, żeby nie było, że mamy tutaj obrazkowe źródło. Myślę, że Krzysztof nam powoli wysłać tę prezentację, więc będzie można sobie też te piękne obrazki związane z brakiem UX-u też z nich skorzystać. Dziękujemy bardzo. Czekamy na Wasze projekty, na Wasze działania właśnie z myśleniem projektowym, na Wasze makiety, na Wasze aplikacje i trzymamy kciuki i wierzymy, że to jest fajny pomysł i tyle. Życzę Wam powiem. I dobranoc. Żegnamy się.